Straż powstała tak naprawdę w 1956 roku. Wtedy to właśnie nasi pradziadkowie założyli tą straż. Już wtedy własnymi siłami pomagali wszystkim ludziom tutaj miejscowym, ale też w miejscowościach tutaj pobocznych. Swoimi siłami, swoimi środkami tak naprawdę ratowała już wtedy w pożarach. Tak naprawdę były to wtedy jeszcze pojazdy konne tak naprawdę, ale później ta straż się rozszerzała i tak naprawdę w 2001 roku zapisaliśmy się do Krajowego Rejestru Sądowego jako właśnie Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej. 10 lat wcześniej zremontowaliśmy remizę na nowo, zakupiliśmy pierwszy samochód OSP, tak naprawdę Uaza. W 2002 kupiliśmy kolejny samochód, był to Star 265, ale był to starszy samochód, więc udało się w 2007 kupić samochód, może nie nowy, ale Mercedes, który dzisiaj witał nowy samochód i służył nam ten Mercedes do 2011 roku aż do dzisiaj. Dzisiaj cała Ochotnicza Straż Pożarna w Falsztynie i myślę, że mieszkańcy Falsztyna przeżyli radosny dzień, bo przyjechał nowy samochód, średni samochód gaśniczy, który został zakupiony z pieniędzy z rezerwy pana premiera Morawieckiego. To były samochody, czyli to była pewnego rodzaju nagroda czy wsparcie dla straży, które najmocniej pracowały przy gaszeniu tego słynnego pożaru w Nowej Białej. Wtedy po pożarze w Nowej Białej, po wizycie, pan premier Morawiecki, który wizytował miejsce pożaru, obiecał, że 3 samochody ratownicze zostaną ufundowane z jego rezerwy dla tych gmin, które najmocniej się przyczyniły do akcji gaśniczej i były to gminy Łąpsze Niżne, czyli straż w Falsztynie, gmina Bukowina, miejscowość Bukowina-Taczańska i oczywiście gmina Nowy Targ. Ja się ogromnie cieszę, że straż w Falsztynie ten samochód otrzymuje. To jest nowoczesny, świetny samochód, 3000 litrów wody i woda, i piana, i sprzęt, i dodatkowa pompa, nawet 2 dodatkowe pompy, także to wyposażenie jest już takiego poziomu, że zapewnia bezpieczeństwo. Wsparcie do zakupu samochodu z rezerwy premiera Mateusza Morawieckiego było bardzo duże i to pozwoliło nam kolejny samochód już zakupić dla gminy Małprzyniżne, bo faktycznie tutaj te samochody nie są tanie, to jest bardzo duży wysiłek dla takiej gminy jak nasza, w związku z czym 800 000 samochód, wartość samochodu, a prawie 500 000 dofinansowanie z rezerwy rządowej, z rezerwy premiera Mateusza Morawieckiego, w związku z czym bardzo się cieszymy z tego wsparcia i serdecznie za nie dziękujemy. Tym sposobem flota gminy Łąpsze Niżne wzbogaciła się o kolejny już 8. nowy samochód i pozostaje nam jeszcze samochód w Niedzicy Zamek, który myślę, że w kolejnych 2 latach uda nam się na pewno wymienić i będzie cała flota nowa. Nawet najnowszy sprzęt nie potrafi sam gasić pożarów, nie potrafi ratować tutaj osoby poszkodowane. To tak naprawdę straż i cała jednostka jest siłą Straży Pożarnej. To właśnie oni, dzięki nim jesteśmy w stanie wykorzystać wszystkie możliwości sprzętu, które posiadamy. Tak naprawdę bez strażaków nic by się tutaj nie podziało. Czego można życzyć Ochotniczej Straży Pożarnej w Falsztynie na nowy 2022 rok? Jak najmniej wyjazdów, mimo nowego samochodu, ale jak najmniej wyjazdów i przede wszystkim tyle samo wyjazdów, co przyjazdów, bezpieczny powrót.